wyjeżdżamy i jedziemy na kolejny protest. O, tutaj widzę, że też wyjeżdżają. Tam jeszcze się dołączyli za nami, jak widzę. Tam stoją. Właśnie nie wiedziałem, gdzie to do końca. A co nas tu tak mało? Na razie. Halo. To jest tak potężne, że sam jestem pod wrażeniem i się tego nie spodziewałem. Jak przyjechaliśmy, ile było? 6, nawet nie było 10 traktorów. A teraz jest tyle, że nawet nie jestem w stanie wam tego pokazać wszystkiego. Gospodarze, rolnicy, dobrze się rozumiemy. Dlatego szczęść Boże wam wszyscy, drodzy gospodarze, waszej pracy. Trzymamy się razem, do boju nie damy się. Jest potężna blokada z motoryi. Naprawdę. Jeszcze zobaczę, jak będziemy zawracać na rondzie i będziemy się z nimi wszystkimi mijać, to wtedy tak naprawdę zobaczę, ile ich jest. Bo na pewno jest dużo, dużo. Lecimy, tu ktoś nagrywa. Jakaś pani tutaj wszystkim okejkę pokazuje. Wjeżdżamy na rondo! Cała złotoryja zaraz stanie. Jest potężnie, jest potężnie. Co tu się dzieje? Złota ryja stanęła! Dobrze, jest wsparcie ludzi! Jest grubo, pokazuje jedność i siłę rolników, jak potrafimy się razem zjednoczyć i razem wspólnie walczyć o polską gospodarkę. Ole, ktoś ma fanfary, ale ktoś ma fanfary. Kto to? Jakie fanfary? To ten case. Ten pęd? Nie, ten New Holland! Potężne fanfary! Co? Lew tylko z polskiego zboża, dokładnie. Jadą samochody, kciuka wystawiają. Więc no... Jest jednak to wsparcie.
jakieś ognisko przygotowane, jak już widzę. Nie mieścimy się nigdzie, ale to dobrze. Jest mobilizacja, jest potężnie, naprawdę. Nie spodziewałem się tego. Lepiej niż myślałem. W tym miejscu w imieniu wszystkich rolników chciałbym podziękować kołom łowieckim Rumak w Jerzmanicach Zdroju, Cyranka Złotoryja, Jeleń Złotoryja oraz Muflon Jelenia Góra za przygotowanie ciepłych posiłków i napojów dla rolników. Dziękujemy za wsparcie. Wyjeżdżamy, jedziemy znowu po raz kolejny. Po wyjaśnienie przyczyn i postulatów całego protestu zapraszam na poprzedni film na kanale, w którym wyjaśniłem po co i dlaczego rolnicy wyjeżdżają na ulicę. Dzisiaj chciałbym tylko przypomnieć wam, drodzy widzowie, że walczymy również dla was, abyście mieli zdrową polską żywność. Dziękuję za uwagę. Słyszą ten ryk silnika w mieście. I wszyscy starsi, młodsi, dzieci machają, dają znaki wsparcia. Dlatego nie pozwolimy pogrzebać polskiego rolnictwa, bo rolnictwo to podstawowa gałąź gospodarki. I jak rolnictwo upadnie, to upadnie cała gospodarka. Więc walczymy dla wszystkich o wolną Polskę, a przede wszystkim niezależną od wielkich międzynarodowych holdingów. Zbieramy się tutaj coś z tego, co widzę.
Co? Wszedłeś na tą górę i nagrał wszystko. To masz iść. Trzeba wywierać presję. Presja ma sens i jedność w sile polskiego rolnictwa również ma sens. Dlatego jedziemy dalej, choćby na Wrocław, na Brukselę. Trzymamy się razem. Szczęść Boże jeszcze raz. Wracamy już. Właśnie pojechaliśmy zatankować. To jeszcze raz się przejechaliśmy dzięki temu przez miasto i pojechaliśmy jeszcze dalej. I znowu jedziemy przez Toronto, przez miasto, przez centrum. Dojechaliśmy. I co jest? Godzina, która jest godzina? Godzina 17:46. 9 godzin przed, jakoś za 15. 9 wyjechaliśmy, za 15:18. 9 godzin. Ale dobry strajk, mam nadzieję, że pomoże, że coś zadziała. Przede wszystkim, to jest najważniejsze. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.